W ostatnich dniach na moich socialach pojawiło się bardzo dużo rzeczy związanych z koszulkami najlepszych klubów z Europy na przyszły sezon i dzisiaj mianowicie wlatuje podsumowanie. Podsumuję to, co się wydarzyło. Prosiłem między innymi Was o ocenę tych koszulek na moim Instagramie, na którego zapraszam. Link macie tutaj w opisie. Niemniej jednak oprócz tego pojawiły się oceniania też z różnymi osobami, które po prostu znają się na tym temacie zdecydowanie lepiej niż ja i prawdopodobnie też... Wy tak, więc zapraszam. Wybrałem 10 klubów z Europy, które po prostu stwierdziłem, że już zaprezentowały swoje koszulki będzie ciekawe jak dam Wam je do oceny. Sven drogą dziękuję Wam bardzo, że tak licznie pojawiliście się pod moim Instastory i po prostu ocenialiście owe trykoty. Niemniej jednak ze względu na ilość tych ocen, uśredniając wszystkie opinie, wychodziły nam oceny od 5 do 8, oczywiście w skali od 1 do 10. Dlatego też jeden punkt w górę lub w dół był naprawdę, naprawdę bardzo znaczący. Ocen moich oraz gości, których zaprosiłem do tworzenia tej miniserii, niestety nic nie zmieniły, dlatego też musiałem przeprowadzić troszeczkę powtórne głosowanie, w którym po prostu dałem wam koszulki w górę czy w dół, dałem raz co było 5, bo aż 5 koszulek dostało ocenę 7 na 10, dlatego musiałem to po prostu w jakiś sposób rozwiązać. Tak więc zacznijmy już przedstawiać tą tabelę tych najlepszych koszulek albo najgorszych koszulek na przyszły sezon. Na dziesiątym, ostatnim tej klasyfikacji miejscu pojawia się Totenham, i chyba nie jest to właściwie żadne zaskoczenie, ponieważ oni naprawdę otrzymali małą część tych głosów i raczej nieprzychylne opinie gości oraz też moich, ze względu na to, że ta koszulka jest po prostu troszeczkę zbyt zwykła jak na standardy obecne w piłce europejskiej. Na dziewiątym miejscu mistrz Niemiec, Bayern Monachium i choć mi osobiście ich koszulka się podobała, to jak widzę, Wam, widzom i też gościom po prostu nie przypadła ona. Do gustu. Tak więc Bayern na dziewiątym miejscu. Na ósmym miejscu kończy Liverpool, który co ciekawe jako jedyny otrzymał średnią ocenę 6. Na siódmym miejscu znajduje się Paris Saint-Germain, które w pierwszym głosowaniu otrzymało ocenę 7. Niemniej jednak w drugim, w tym powtórnym, drugiej turze, w której brało udział aż pięć drużyn z oceną 7, otrzymało najmniej głosów. Na szóstym miejscu Manchester City, które od Paryżan dostał zaledwie więcej o tylko jeden głos. Piąta natomiast jest Borussia Dortmund, które chyba miało właściwie najciekawsze koszulki pod względem motywu, który nawiązuje rzecz jasna do stadionu Signal i Duna Park. Na czwartym miejscu, co ciekawe, nie znajduje się Arsenal, a FC Barcelona. Natomiast z drużyn, które musiały brać udział w powtórnym głosowaniu, w tej drugiej turze najwięcej głosów otrzymał Juventus, wręcz deklasując rywali i znajduje się ostatecznie na trzecim miejscu. W pierwszym głosowaniu największą średnią ocenę otrzymał zarówno Real Madrid, jak i Arsenal, czyli 8, więc musiałem przeprowadzić powtórne głosowanie i tam Real zdeklasował Arsenal bodajże wynikiem 64 do 36 głosów. Tak więc ostatecznie na drugim miejscu plasuje się Arsenal, a najlepszy trykot na sezon 2023-2024 ląduje w rękach Realu Madrid. Jak mam być szczery, to wyszło dosyć śmiesznie. Tutaj pokazały się jednak gusta i guściki, jak zwykle bywa w, przy ocenianiu właśnie koszulek piłkarskich. Ja na przykład tylko Realu Madryt oceniałem najniżej ze wszystkich, co zobaczycie w filmie, który wylądował już na kanale, tak więc zapraszam. A to było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za tą miniserię. Cześć!